ramach tego projektu zaprosiliśmy do współpracy historyków, pisarzy, twórców, którzy na co dzień analizują też źródła w swojej pracy. Zaczytawszy się w jakiś interesujący artykuł, klikam bezkrytycznie linki i czytam coś i właściwie już okazuje się, że wchłonęłam jakiś artykuł, mimo że potem patrzę, że to jest w ogóle niegodne źródło zaufania i okazuje się to wszystko jakimś wymysłem. Także niestety błądzę, niestety jestem taka, czasami mam takie poczucie bezradności i bardzo mnie cieszą w ogóle też takie te nowe sposoby radzenia sobie z fake newsami, te wszystkie fact-checkery i to, że na przykład dziennikarze też inaczej zaczynają pracować, że redakcje sprawdzają fakty, które podają, przynoszą im dziennikarze, że istnieją narzędzia w internecie, żeby można sprawdzać to wszystko. Więc no myślę, że się zaczynamy bronić przed tym, ale też myślę, że to starsze pokolenie jest jakby bardziej wrażliwe, w tym sensie, że bardziej wrażliwe na błędy. Już właśnie na to egzystuje firmy, jako mają hlavně z ruské, čínské strany. Myslím, že ruské straně to velice pomohlo, protože léta chtěli rozložit Evropskou unii, celý ten projekt demokracie, toho liberalismu, který funguje v západní Evropě a má fungovat v celé Evropě. A samozřejmě to je zase otázka toho, proč nad vším vyhrála psychologie, nad ekonomií, nad politikou, nad věcnými argumenty, protože fake news pracují s něčím, co samozřejmě prodav je nejlépe v té funkci, jak tím davem manipulovat. To znamená, že to jsou pomluvy, jsou to různé spiklenické teorie, které nelze ověřit. A fake news jsou na té rovině politické, společenské, ale samozřejmě fake news jsou na té rovině osobní, to znamená, kdokoliv vadí, překáží je v tom veřejném světě, tak se okamžitě vytváří jakési příběhy, kdy se člověk pomluví, urazí, zničí a je bezpečné, protože se ukazuje, že velice málo lidí dokáže fake news vůbec rozeznat. Ukazuje se, jak málo lidí je schopno kritického myšlení.